wszystkich w GTA 5 Online. Więc moi drodzy, macie tutaj, właśnie widzicie tutaj, bym tak powiedział, filmik zmontowany z moimi wygranymi z 2 godzin grania w kasynie, w penthouse, w moim prywatnym domu. Więc moi drodzy, tak, to co widzicie, to jest zmontowany tak zwany glitch, który, jakby kogo interesowało, to jeden filmik wstecz i tam jest właśnie pokazane glitch w bank, ble ble ble, i tam jest wszystko pisane, jak można wykonać takiego sobie glitcha, żeby naparzać właśnie tak jak ja sobie i zarabiać na legalu kasę. Więc moi drodzy, tak, specjalnie zmontowałem sobie taki filmik, pokazując wam wszystkie moje wygrane właśnie w penthouse, w kasynie, jakby to kto pytał, z 2 godzin. Bo widzicie, moi drodzy, to jest lepszy żywy dowód. Tam strzałką pokazuję, ile zarabiam i przy zmianie awatara waluta się nie zmienia, więc jak sami widzicie, nic mi tutaj nie odejmowało dzięki właśnie temu glitchowi. Więc zajebista sprawa. Inni wam pokazywali, moi drodzy, schematy na konie, tak jakieś tam na te wyścigi konne. To było jakieś gówno rozjebane, więc w skrócie mówiąc, jakieś wyjebka. W 2 godziny tam Wiara zarobiła minimum bańkę. Ja tutaj w 2 godziny zarobiłem 3 miliony. Więc moi drodzy, żeby zarabiać taką lepszą kasę, niestety musicie kupić penthouse, bo wtedy macie dostęp do wyższych stawek. A tamto, co się udało mi, że tak na sobie wygrywałem, to powiedzmy, że to jest mój glitch, który sam opracowałem, dlatego mogłem się bawić. Dlatego mogę powiedzieć tylko tyle, że wystarczy cofnąć się u mnie na YouTubie o jeden filmik wstecz i tam właśnie powiedziałem, że jest właśnie z tym wabangiem, bo sobie tak to nazwałem. Co moje, to moje. A tutaj jest właśnie żywy przykład, jak można sobie zarobić, bawiąc się, dosłownie bawiąc się, bo powiem wam, że te 2 godziny tak szybko mi zleciały, że nawet nie wiem, kiedy to było. I w każdym bądź razie zabawa była na całego. Więc moi drodzy, jak widzicie, to jest najlepsza jak na razie metoda, żeby sobie zarabiać, dla zabawy oczywiście, bo niektórzy znowu nie zauważyli, bo są ślepi jak but, inni frajerscy youtuberzy, co mają komputery, wszystko wypowiadają, ble, 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 a najważniejszych rzeczy nie widzą, chuj im w dupę. Więc moi drodzy, tylko dodam tak, że jeżeli masz 2 awatary w GTA, to jeżeli ja teraz tym awatarem zarobiłem tyle kasy, to drugi awatar, jakbym weszedł do kasyna, ma 0. Nie, ta kasa nie przechodzi na drugiego awatara. Tego jeszcze wam nikt nie powiedział, bo tego jeszcze nikt nie sprawdzał, bo właśnie Wiara jest tempa. Wolą, żeby ktoś odjebał za nich szopkę, a później wszyscy pokazują jedno i to samo. A nic od siebie nie dają. Więc moi drodzy, ja tu od siebie właśnie wam daję prezent w postaci właśnie filmiku, jak non-stop człowiek wygrywa dzięki glitchowi. Jakbyś przegrał w kasynie, nic nie tracisz kasy, podchodzisz później znowu do krupiera i obstawiasz tą samą walutą, którą rzekomo straciłeś, której praktycznie nie straciłeś, i grasz dalej. I dlatego tutaj właśnie widzicie same wygrane moje zmontowane właśnie ujęcia. I jak widzicie, kasa rośnie cały czas mi w górę, nic nie tracę. Więc moi drodzy, jak sami widzicie, jak na razie to jest moim zdaniem najlepsza metoda na zarabianie w kasynie, jak jesteś biedakiem. Więc moi drodzy, teraz jakbyś był świeżym graczem,
to w pierwszej kolejności proponuję ci uzbierać już bezpośrednio na penthouse. W kasynie. Rockstar zrobił coś pięknego dla niektórych graczy. Wiem, potrzebne jest nam programy VPN, kurwa, żeby grać w kasynie. No, z tym akurat ja nie mam problemu. Zabezpieczyłem się nawet i na tą okazję. Więc ja mogę sobie teraz grać do osranej śmierci w kasynie. Tak, nie używam żadnych tam, kurwa, kart. Używam komputera, programów, które właśnie mi umożliwiają teraz dłuższe spędzanie przykładowo czasu w kasynie, ze względu na to, że jestem bystrzejszy niż inni. Dwa, nie mam zamiaru podawać, jakich używam programów, ze względu na to, że później są problemy. Ale to jest nieważne. Więc moi drodzy, jeżeli masz dostęp do kasyna, do grania w właśnie różne gry, bo masz specjalne programy, które ci to umożliwiają, to właśnie ciebie zachęcam do zabawy, bo to jako pierwszy możesz wyjść z wyżyny, jakby to pytał. Więc moi drodzy, jak widzicie, mam do góry 6 milionów, nic nie tracę. Tak, to były wszystkie moje wygrane, ble, ble, ble. Więc powiedzcie mi tak szczerze, mając już 6 milionów, wypłacasz i możesz sobie teraz kupić to, co ci jest potrzebne do gliszowania. Ale z drugiej strony, po co gliszować, jak możesz się tutaj dorobić? A dwa, ta kasa zostaje w kasynie, więc nawet Rockstar na tym nie może położyć rąk, więc to nie jest, jakby to powiedzieć, widoczny glitch, więc jest to glitch wewnętrzny, więc jak sami widzicie, jest to bardzo, bardzo opłacalna metoda. Więc moi drodzy, każdy lubi to, co lubi. Mi się właśnie to spodobało, właśnie takie sobie sporadyczne dorobienie w kasynie. 7 baniek mi w zupełności wystarczy. Mógłbym więcej sobie naczepać, ale po cholerę. Mam jeszcze, kurde, pojazdy z glitchów. Ale w każdym bądź razie to jest filmik tak zwany, żeby was zachęcić, żeby wam pokazać, że można się pobawić zarabiając, jeżeli jesteś biedny. Powiem tak, jeżeli jesteś biedakiem, to niestety musisz iść na te podstawowe kasyno, gdzie obstawiasz za mniejsze pule i dłużej to pójdzie. Więc moi drodzy, to by praktycznie było na tyle z mojej strony. Tak grają hazardziści.